No hej Iza, byłem dzisiaj na spotkaniu z prezesem i dostałem znowu nowe zadanie. Mam wymyśleć coś takiego, żeby ludzie ciężej pracowali, żeby chcieli inwestować swój czas i swoje pieniądze w rozwój, ale jednocześnie nas o pieniądze nie prosili. No nie patrz tak na mnie, no wiem, no brzmi to dziwnie, ale mam pogrzebać w książkach od psychologii i coś wymyśleć. I chyba mam pewien pomysł. Cześć Agata. No. Wszystko dobrze. Słuchaj, miałem coś sprawdzić w książkach, ale mi się nie chce. A ty studiowałeś tą swoją psychologię. Słuchaj, no pytanie mam. Jest coś takiego w człowieku, jakaś taka potrzeba, żeby robił coś nawet wbrew sobie i żeby robił to z zapałem i żeby nie chciał nic w zamian i żeby w ogóle był jeszcze szczęśliwy, że to robi. To? No dobra, Iza, mam to. Słuchaj, oni nie tylko będą ze sobą rywalizować, kto ciężej pracuje, ale też nie będą chcieli za to żadnej dodatkowej kasy. Wstydzę się za ciebie. Pani Hainko, proszę mnie łączyć z prezesem. Tak, Przemek z HR-u dzwoni. No, na jednej nóżce. Już. Panie prezesie, witam. Tak, mam dobrą wiadomość, znalazłem. Oczywiście. Tak, będą ciężko opracowali. Tak, będzie większa efektywność. Nie, nic nas to nie kosztuje. No potrzebuję tylko takiego standardowego, propagandowego budżetu dla HR-ów. No ten co zawsze, taka propaganda co zawsze. No super, dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia, do widzenia. Jeden mądry pan, nazywał się Erik Fromm, on uznał, że potrzeba walidacji jest kluczowa w naszym życiu, żebyśmy mogli w pełni odczuwać rzeczywistość. Zaczynasz pracę, robisz pierwsze zadanie, drugie, trzecie i zanim przejdziesz do następnego zadania, zanim zaczniesz robić zadanie numer 4, to chciałbyś usłyszeć pewnego rodzaju walidację. Chciałbyś się dowiedzieć, czy to, co robisz, robisz dobrze, czy się dobrze spisałeś, czy to, co robisz, jest potrzebne, czy wpisuje się w jakiś większy obrazek. Nie chcesz robić rzeczy, które są nieistotne, nieważne, nikt na nie nie czeka. Hitlerowcy w czasie II wojny światowej wykonywali, czy popełniali taką torturę na ludziach, że kazali im dźwigać ciężkie kamienie z jednego miejsca na drugie, a potem z powrotem. I tak bez sensu, bez celu, nieludzko. Bo ludzie pozbawieni byli sensu i robili ciężką pracę i zabrana została im właśnie ta potrzeba walidacji. To znaczy potrzebę nadal mieli, ale ona została niezaspokojona. Okej, a czy wiesz może jaka jest różnica między trucizną i lekarstwem? Ilość. Ogólnie to, że chcemy zaspokoić swoją potrzebę walidacji w małej dawce jest dosyć normalne. Każdy z nas tego potrzebuje i to jest co do zasady dobre. Natomiast problem zaczyna się, kiedy ta ilość, ta dawka jest za duża, kiedy za wszelką cenę musimy spełnić potrzebę walidacji, musimy usłyszeć dobre słowo, bo wtedy zmieniamy się w takie wampiry. Zmieniamy się tak naprawdę w narkomanów. Ta potrzeba walidacji, zaspokojenie tej potrzeby staje się dla nas narkotykiem, a my, żeby zaspokoić ten głód, jesteśmy w stanie zrobić wszystko z wszystkimi w każdej chwili. Jutro mam rozmowę roczną, podsumowanie pracownicze i jak do niej dostanę powyżej oczekiwań, to się załamie. Bo to jest kolejny rok z rzędu, kiedy będę mieć meet expectation, a meet expectation dostają tylko miernoty, które nie mogą liczyć na awans. No dobra, dostałem tylko meet expectations, ale dogadałem się z szefem. Ustaliliśmy też, jakie projekty dodatkowo będę mógł robić w przyszłym roku, żeby ewentualnie liczyć na to, żeby być lepiej ocenionym. Nie no, pensja zostaje ta sama, wiadomo, ale no po pierwsze mam możliwość rozwoju, a poza tym jak uda mi się to dowieść w tej formie, co ustaliliśmy, no to jest potencjalnie szansa na potencjalny awans w potencjalnej przyszłości. Widzisz, jak to działa? Tutaj po prostu nie ma zapewnionej zasady wzajemności. Ty od siebie coś dajesz, inwestujesz swój czas, pieniądze, czasem energię, relacje z rodziną, a w zamian dostajesz tylko mgliste wizje, że może kiedyś coś się zmieni. Może.
Chodzi o to, że jedyne, co cię tak naprawdę w tej sytuacji drajwuje, czy co powoduje, że działasz, to jest chęć zaspokajania potrzeby walidacji. Potrzeby, za którą no, nie zapłacisz raty kredytu, nie nalejesz sobie paliwa do samochodu i też nie zapewnisz przyszłości swoim dzieciom. Po prostu jak narkoman, który potrzebuje działki, zrobisz wiele rzeczy, dużo rzeczy, żeby zaspokoić swoją potrzebę. Taki zawód. Taka potrzeba, taka psychika, taka konstrukcja psychologiczna. Każdy nauk zaczyna się miło i przyjemnie. I też tak jest z potrzebą walidacji. Na samym początku zaczynasz pracę i nagle twój szef ci mówi, że świetnie się spisałeś, że widzi w tobie potencjał. A ty nawet nie spodziewałeś się usłyszeć tych dobrych słów. Nie zrobiłeś nic tak spektakularnego, żeby się tego spodziewać. Ale to było bardzo miłe. I szef ci to powiedział, a ty poczułeś satysfakcję. A potem ktoś w firmie powiedział, że jakiś kolega może z twojego działu awansował. I widzisz ten awans, widzisz owoce tego awansu, bo może dostał nowy samochód, może dostał nowego laptopa. I jest też informacja, że on awansował, bo dostawał pozytywny feedback od swoich biznespartnerów. A ty zaczynasz trybić w swojej głowie i widzisz tą zależność, że jest określone działanie i jest określona nagroda. I jest ten element marchewki, ale jest też ten element bacika, który nad tobą wisi, że jeżeli będziesz poniżej pewnych oczekiwań, to będą konsekwencje. W końcu dostajesz podwyżkę. Przychodzi szef i mówi, masz podwyżkę. Wszyscy dostali, ale twój szef ci mówi, że ty dostajesz podwyżkę większą niż inni, bo ty bardziej się starałeś, bo ty nie wychodziłeś o 17 z biurowca, tylko siedziałeś, bo projekt był dla ciebie ważny, bo byłeś zaangażowany, bo chciałeś pokazać firmie i wszystkim, że się da. I ty zaczynasz już trybić, zaczynasz brać udział w tym wyścigu szczurów, mimo że sam się jakby świadomie na to nie pisałeś. Pewien mechanizm został uruchomiony w twojej głowie. I to jest mechanizm prymitywny, jak się tak patrzy na to z boku. Kiedy jest się częścią tego mechanizmu, to ciężko to wychwycić. Ale firmy idą dalej i wymyślają bardziej subtelne metody wprowadzenia cię w ten stan potrzeby walidacji. Panie prezesie, oni już się na to nie łapią. Po pierwsze, panie prezesie, musimy zorganizować wyjazd służbowy do jakiegoś dobrego hotelu, 4 albo 5 gwiazdek, bo oni wtedy wszyscy się mega podjarają, że firma im daje coś za darmo. Hotel z basenem. Wiadomo, że nie pójdą na ten basen, ale chodzi o to, żeby czuli, że dostają coś za darmo. No i tam zrobimy im to pranie mózgu. Po pierwsze, weźmiemy sobie na scenę taką jakąś, wymyślimy konkurencję, że wygrywają tylko najlepsi. Ci, co najwięcej pracowali, po godzinach pracowali, albo bardzo przewyższyli te targety, które dostali. Tak, i weźmiemy ich na scenę i wszyscy ci, którzy nie dostaną nagrody, to będą strasznie sfrustrowani, no bo będą na pewno chcieli być wyróżnieni. No to jest ta potrzeba walidacji. Więc oni przez najbliższy rok będą ciężko pracować, bo będą za rok chcieli być na tej scenie. Dodatkowo musimy sobie zrobić taki panel dyskusyjny i weźmiemy sobie tych najlepszych, tych najbardziej pracujących i tych, którzy nie narzekają, na środek. I oni na tym środku, na tej scenie będą opowiadać, jak odnieśli sukces. I wszyscy pozostali będą wiedzieli, że to jest wielka ściema, bo oni nie odnieśli sukcesu i sobie pomyślą, no jak ten Kowalski, ten cienias jest na scenie, a nie ja, no to zaraz, no to ja im pokażę wszystkim i za rok ja chcę być na tej scenie. No i damy im jakieś tam nagrody, nie wiem, jakieś spa czy coś. Nie odczujemy tego w ogóle finansowo. Coś jeszcze? Tak, no musimy wprowadzić system oceny pracowniczej. No tak, to jest nowość, ale to się zakorzeni. Po prostu będziemy im dawać oceny, tak jak w szkole. I będziemy im dawać oceny na tej zasadzie, że obniżymy trochę skalę. Czyli jak ktoś wypełnia swoje obowiązki i dostaje te pieniądze, za które został zatrudniony, czy dla których został zatrudniony, no to damy mu truje. Bo truja się źle kojarzy. Jak ktoś ma w szkole truje, to znaczy, że mu się udało, bo nie dostał dwój. No, więc truja to będzie takie, no dobra, robisz to, co dla ciebie należy. Ale będziemy jakby wychwalać tych, którzy dostali czwórki albo nawet piątki.
i to będą tacy najlepsi liderzy. No i nikt nie chce być tym średniakiem, no bo każdy myśli, że jest najlepszy, że jest indywidualny i że jest w ogóle inny niż wszyscy. No i ci, co dostaną trójki, no będą chcieli dostać czwórki w przyszłym roku, więc będą ciężej pracowali. No a ci, co w to nie uwierzą, to my musimy troszkę zainwestować, no w tą propagandę HR-ową. Po prostu na LinkedInie musimy stworzyć hashtag Quiet Quitting. No, że ci ludzie, którzy chcą tylko pracować tyle, ile określa ich umowa o pracę i tyle za ile dostają pieniędzy, czy określa ich wynagrodzenie, to musimy ich trochę no, piętnować, że to są luzerzy, że tak naprawdę to oni praktycznie już odeszli od firmy, że nie są komitet. No, tu trzeba jakichś autorytetów będzie zaangażować, tak, że dawniej to się pracowało po 12 godzin, każdy był szczęśliwy i nie mówił o pieniądzach i o wynagrodzeniach, a teraz wszyscy tylko, że 8 godzin i idę, to jestem jakimś luzerem. No, taki quiet quitter. No, tak, to będzie dobry pomysł. Dziękuję, panie prezesie. Jak się przed tym bronić? Są 4 metody. Oczywiście jest jeszcze 5. metoda najbardziej skuteczna, czyli warto urodzić się w bardzo bogatej rodzinie. W takiej rodzinie, że już nie trzeba pracować, ale nawet w takich rodzinach nie zawsze się to dobrze kończy. No dobrze, jeżeli musisz już pracować i nie jesteś księciem angielskim albo innym, to powiem ci o tych swoich 4 metodach. Jeżeli znasz więcej, napisz w komentarzach i ja chętnie wejdę w polemikę, czegoś się nauczę od ciebie, ale też może inni oglądający zaczerpną wiedzę od ciebie. Numer 1. Chodzi o naukę nowych rzeczy. Naukę nowych rzeczy, które nie są związane z twoją pracą. To, żeby ocena, twoja własna ocena siebie bazowała na tym, co wiesz, na tym, co umiesz, na tym, co potrafisz, a nie tylko na tym, jak oceni cię twój szef. Jeżeli całe twoje życie to jest praca, no to stawiasz wszystko na jednym filarze. I ten filar może się zawalić, bo jeżeli całe twoje życie to jest bycie finansistą, bycie marketingowcem i nagle twój szef powie ci, że jesteś słabym marketingowcem albo przeciętnym marketingowcem, to wtedy tak naprawdę on nie tylko kwestionuje twój zawód, twoją rolę, on kwestionuje ciebie. Dlatego buduj w koło swojej kariery takie elementy, które będą pomagały ci budować twoją samoocenę, wysoką samoocenę. Numer 2. Szukaj obszarów poza korporacją. Takich obszarów, które możesz uznać za swoją pasję, za swoje hobby. Ale też takich obszarów, które jeżeli będziesz mieć już dosyć pracy w korporacji, możesz przekształcić na źródło zarobkowania. Może masz talent do gotowania. Super, ucz się, rozwijaj, poznawaj nowe techniki, metody gotowania. Może kiedyś otworzysz knajpę. Może jesteś uzdolniony artystycznie, więc maluj, zacznij sprzedawać swoje obrazy. Może umiesz śpiewać albo grać na jakimś instrumencie. Stwórz zespół. Im więcej dodatkowych aktywności sobie wykreujesz w koło korporacji, w koło swojego obecnego życia zawodowego, tym mniej będziesz uzależniony od korporacji, ale to też będziesz miał mniejszą potrzebę tej walidacji, żeby ktoś ci powiedział, że to, co robisz, że twoje życie, to, czego dokonujesz każdego dnia, jest super. Numer 3. Wiem, jeżeli jesteś mężczyzną, to od razu powiesz, dobra, omijam to. Ale okej, chodzi o to, żeby poznać tak naprawdę swoją psychikę, swoje deficyty emocjonalne. Żeby pójść do coacha, do psychologa i zrozumieć, skąd mamy w sobie taką silną potrzebę zaspokojenia tej potrzeby walidacji. Skąd to się wzięło? No, oczywiście wzięło się. Twoi rodzice są temu winni. Ale chodzi o to, żeby to zrozumieć, żeby mieć nad tym kontrolę. Ta wiedza to broń. Tylko, że jeżeli masz tą wiedzę, to ta broń jest w twoich rękach. Jeżeli nie masz tej wiedzy, to ta broń jest w rękach twojego przełożonego. Kogoś, kto cię ocenia. Więc miej tą władzę nad sobą, nad swoim życiem. Miej świadomość, czemu masz takie, a nie inne deficyty emocjonalne. Czemu potrzebujesz tak silnie walidacji. No i w końcu numer 4. Nie musisz być najlepszy. Bądź przeciętny. Zaakceptuj w sobie, że możesz być przeciętnym pracownikiem. Przeciętnym pracownikiem, który za swoją pracę dostaje pensję, która jest zagwarantowana w umowie o pracę. Że nie musisz się ścigać z każdym i z każdą osobą w firmie. Że po prostu
możesz funkcjonować w ramach małych wzrostów. Brzmi to jak jakaś herezja, ale tak, nie musisz pędzić za każdym razem i nie musisz łykać tej ideologii o nieograniczonym wzroście na planecie, która ma ograniczone zasoby. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i zostawiania komentarzy pod filmem. Trzymajcie się, cześć. Panie prezesie, tracimy nad nimi kontrolę, przepraszam.